Ci, co mają psy i no, to dzielą ludzi, co mają psy, na dwie grupy. Dejmy na to, ja miała wyżła, no to ja dzieliła ludzi i psy na tych, co mają wyżły i reszta psów. Ci, co zaś mają koty, no to oni dzielą świat trochę inaczej. Na koty i reszta zwierząt, w tym są psy, a koty w ogóle. I chciałabym trochę o kotach porozprawiać. Ja miałam w swoim życiu 3 psy i 3 koty. Są ludzie, co jak mają koty, to nie cierpią psów. Są ludzie, co mają psy, to nie cierpią kotów. I opowiem tak, no kot to jest pierun. I kota trzeba zrozumieć i zaakceptować, a niekiedy padają, że nie pan mu kota, i do kot mu sługi. Jakże była mało, miała takiego kota, który trafił do nas bez cufa. Wiecie, za czasów komuny nic nie było do jedzenia i jeździł ku nam taki kolejusz, który miał ta rajza za darmo. On przyjeżdżał, Kasik tam z Suchej Beskidzkiej, i przywoził nam jajka, mięso, my mu za to płacili, mieliśmy co jeść. I raz przywiózł nam kota. On tego kota wyciągł z takiej akntaszy pod koniec już obrachunków, ustawił go i pitnął. My się już na trzeci dzień skapowali po jakiemu. Ten kot wyglądał bardzo niewinnie, zresztą wszyscy, co mają koty, to wiedzą, że kot tak poradzi, że on mu taką mina, to nie ją. Taki mały, taki tygrysek, taki niewinny. Bardzo nam mieszkanie wyczyścił. Najpierw ze wszystkich rybek w akwarium, to za jeden dzień zrobił. Potem wyhytał wszystkie muchy na szybie, pająki we łazience, a potem wyczaił, okiery babka wracali ze roboty i okiery szli do roboty i ruszył na piwnicę. I ja nawet nie wiedziała, bo wiecie, ja zawsze myślała, że szczur i mysz to jest porka, że szczur to jest chopłot myszy, a mysz to jest jego baba. Nigdy nie widziała szczura, aż do momentu, kiedy ten kot nam zaczął przynosić pod dźwierzy szczury. One były takie wielkie, jak on sum, i poradził je tak pięknie poukładać pyskami do drzwi. Pierwszego dnia 3, drugiego dnia 4, potem 1, i to chyba były wszystkie szczury w naszej piwnicy. A potem ludziska zaczęli sprawiać, że im złe w chlewikach króliki dusi. Bo wiecie, na Śląsku każdy miał chlewik na placu, a w tych chlewikach były króliki, kury. No i ten mój kot najprawdopodobniej chodził tam na te rozmaite polowania na te króliki, a że nie poradził tego królika przeciągnąć przez zamknięte drzwi, to je tam ino dusił i robił z nimi porządek. No my z nim mieli trochę ostudy, bo my się głupie robili, nie, taki mały kot, takie wielkie króliki mógłby zadusić, ale my wiedzieli, że to on. I on każdego z nas doma ćwiczył, a najbardziej mojego taty i moja babcia. Ze mną się bawił, no to mnie tak dawał spokój i spotyż w moim łóżku. Moja mama mu dawała żryć, no to se ją szanował i on nic nie robił. Tacie zawsze nas molił do szczewików i to była zemsta, ale najbardziej pogrywał z babką. Nie wiem, czy wiecie, co to jest lojfer. Lojfer to jest taki długi, długi dywan wąski. I babka, no też jest taki w szachach, nie, ale go domu dywanie. Babka mieli taki największy pokój w tym naszym mieszkaniu. Ten pokój miał, przedstawcie się, 5,5 metra długości i przez cały pokój był ten lojfer. No i tak, ten kot się, on się zawsze stracił na noc, szedł tam hulać do tych chlewików i do piwnicy. Rano wracał, jeszcze robił inne pieroństwa, ale po tym, jak już się tak nażarł i wyspał, no to się zabawił z moją babką. Robił takie coś i ten lojfer, on był taki dość cienki, rozpędzał się,
skokał na ten lojfer z przodu i na nim jechał. I ten lojfer mu się tak zwijał z przodu. On przejechał się na tym lojfrze przez całą izbę i chował się pod łóżko. Babka sklinała, prostowała ten lojfer, głaskała, gładziła, a kot ino na to czekał. Ona poszła, a on zaś skokał, taki ogon zrobił, choćby koński, to mu kota to wie, zaś na ten lojfer skokał, no i zaś było to samo. No i tak za piątym razem moja babka się znerwowali i wzięła taki wielki kij od mietły. Wiedziała, że on tam Kasik siedzi pod tym łóżkiem. No i tym kijem tam prawa. No i opłakała, że mi tego kota zabije. A mama mi do ucha szepnęła: ty się podziwiaj, jaki on jest. I duże richtig doceniła inteligencja kota. Babka mieli taki stary typ łóżka. Pasy, potem takie spirale i potem dopiero ten materac, nie ta madraca. To on siedział na tych pasach, czyli nie pod łóżkiem, ino pomiędzy madracem a tymi pasami, no i się tak dziwo, nie? Babka tym kijem, a on uważał, że to jest tako jeszcze koniec zabawy dla niego i babka tak specjalnie mu tym kijem mieszał, co by on się dalej bawił, wyciągał kij, to mógł już zaskoczyć i zaś na ten lojfer skokać. No ale jak mi się go pozbyli. I o, potem jakże miała psa, to wiedziała, że z kotem to nie ma żartów i bardzo pilnowała, co by ten mój wielki skądinąd pies za kotem nie poleciał, bo mój kot tak zawsze na koniec on pasztował psy. On się poradził stanąć, tak se przeszedł, pies myślał głupi, że taki mały kot, co mu tam zrobi i on zawsze jakiegoś psa poharatał. No i dobrze było, póki nie poharatał takiego wielkiego bulldoga, kiedy chodził na wystawy. No wtedy to pies na wystawa, Jeronie, jak oni się asili, nie? Że takiego psa mają na wystawa, a ten mój kot wylos i tak się stanął przy nim i tak się dziwo na niego. No i ten pies myślał, że jak on na niego skoczy, to kot będzie uciekał, a jak on na niego skoczył, tak mu przejechał pazurami od oka do nosa. Pies zgłupiał, my musieli szyć, to znaczy płacić za szycie u weterynarza i to duże pieniądze, bo pies już nie wziął udziału w żadnej wystawie. No i my wyczaili, a ten chłop przez to do nas przyjeżdżać, ten z tym mięsem. On, jak on kota ustawił, to on się stracił. No i tata go tam namierzył, kaj on to jeździ. Kiedy ma zaś przyjechać, wziął kota do Akintaszy i mu go dał nazwę. Także 3 miesiące był u nas, ale 3 miesiące to my je zapamiętali. Mocie kota doma? To wiecie, o czym go dał.